Dante MM, a potem Dawid Kubiak na Szulerze, czyli prowadzi ciągle Pier Giorgio Bucci, no ale Wojciech Wojcianiec pokazał, że to można sporo szybciej pojechać od Włocha. I wygląda na to, że Ziffer też będzie szybszy. Tylko pytanie, czy bezbłędny. No tutaj trudny jest ten szereg pod bandą. Robi się troszkę ciasno, a przy okazji szerokie okser wymusza. Tu pojechał troszkę szerzej niż Wojciech Wojcianiec, bezpieczniej. No i dla niego dobrze. No, będzie szybszy. Będzie szybszy od Włocha. A jest na czysto, jest na czysto. 39. Szkoda, ale nie spada. 39,2, a zatem Alain Ziffer wyjmuje prowadzenie. No, wczoraj Grand Prix wygrał Szwajcar. Czyżby miał wygrać tutaj Szwajcar? Miejmy nadzieję, że jeszcze Dawid Kubiak się włączy do tej rozgrywki. Do tej walki o pierwsze miejsce. Oj, tutaj było dużo szczęścia. A tego szczęścia Wojciechowi Wojcianiec.